Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, to 25. odcinek podcastu Squash Radio. Przy mikrofonie wita Was Adrian Fulneczek. I na początek wiadomość dnia, tygodnia, miesiąca i zapewne sezonu. Nowym mistrzem świata w squashu został Tarek Momen. Moment's done it. 11-4. Moment. Match has finally Moment. Managed to win. To love. Not only a major 11-8. Title, 11-3. But the actual World 11-4. Championship title. Floods of tears as he kisses the floor. Rzeczywiście nie obyło się bez łez, mimo że finał był dosyć jednostronny. Momen wygrał w 39 minut 11-8, 11-3 i 11-4. Trzeba przyznać, że to był chyba jeden z najlepszych ofensywnych i najlepszych taktycznie występów, jakie mogliśmy oglądać od naprawdę długiego czasu w PSA. Egipcjanin totalnie wykorzystał wszystkie swoje atuty, bardzo źle dobrany albo źle wykonany gameplan Paula Cola. Zresztą nawet na papierze w zapowiedzi tego finału ja też pisałem wiele o tej różnicy stylów, o tym jak wielokrotnie Moment zapewne będzie rzucał Cola do przodu i na jak wiele różnych sposobów może to robić. W finale pokazał większość z nich. Cole również, tak jak przewidywałem, trzymał się raczej z dala od przodu kortu. Świetnie, co ciekawe, kilka razy skontrował Momena, ale to było wszystko. W drugim i trzecim secie przewaga Momena była naprawdę miażdżąca. Właściwie żadnego uderzenia, stojący pewnie i spokojnie na nogach poza odbiorem serwisu, Cole nie mógł wykonywać. Był cały czas pod taką presją. No a trzeba pamiętać, że mówimy o jednym, jeśli nie tym właśnie jedynym, najbardziej wybieganym zawodniku w całym PSA. Natomiast nie bez znaczenia jest też droga, jaką Cole musiał pokonać do tego finału. Ciekawostka, że on jako jedyny obok Gregorego Gauthier w 2015 roku zawodnik doszedł do finału Mistrzostw Świata bez konieczności zagrania z choćby jednym przeciwnikiem z pierwszej ósemki. Ale nawet jeśli nie trafią na tych najwyżej rozstawionych, no to miał przecież 120 minut wycieńczającego psychicznie meczu z Omarem Mossadem. No i wybiegany, naprawdę wybiegany półfinał z Marwanem El-Sharbagi, gdzie przegrywał cały czas, ale jakoś w każdym secie udawało mu się w końcówce odrabiać te punkty i ostatecznie wygrać 3-2. No on już w wywiadzie pomeczowym w czwartek mówił, że prawie zerwał kilka mięśni w nogach, próbując dojść do niektórych piłek Marwana, bo ten zdobywanie efektownych punktów no jest prawie, że najlepszy w PSA, potrafi atakować jak nikt inny, ale na pewno niedaleko za nim jest Tarek Momen, a jak pokazał w finale, być może i nawet przed nim, świetna ofensywna gra 31-letniego gracza z Egiptu, który tuż przed podniesieniem swojego wyczekanego, wymarzonego pucharu mówił w wywiadzie pomeczowym tak. If I tell you how many times I imagine making this speech my whole life, It's countless. I really don't know what to say at the moment. It's so hard to digest, but I just worked so hard for this. For years I've been trying, and I come up this close, but then it doesn't happen for me, and I haven't won a platinum event, and the first major I ever win gets to be the world championship. It's unbelievable. It's unbelievable. No właśnie, czekał na ten moment tak długo, a kiedy ten moment nadszedł, to Moment nie wiedział co powiedzieć, ale trudno go za to winić. To był jego drugi występ w finale. Co ciekawe, pierwszy był również w tym roku, bo zaledwie 8 miesięcy temu Moment doszedł do finału w Chicago, gdzie musiał pokonać Mohameda El-Sharbagi, żeby tak zrobić, ale w finale lepszy od niego okazał się Ali Farag, którego oczywiście z kolei w Katarze tym razem nie było.
niesamowite osiągnięcie dla szybkiego Egipcjanina, który zostaje 18. w historii mężczyzną mogącym pochwalić się tytułem mistrza świata w squashu. Jest to też czwarty z rzędu egipski mistrz świata i co ciekawe Egipt wytrenował cztery różne osoby w tych ostatnich czterech latach, które zdobywały mistrzostwo. Karim Abdel-Gawad, Mohamed El-Sherbagi, Ali Farag, no i teraz Tarek Momen. To jest też duży sukces rodzinny, bo Momen i jego żona Ranim El-Velili zostali pierwszą w historii squasha parą, pierwszym w historii squasha małżeństwem, któremu udało się zdobyć mistrzostwo świata. Ranim El-Velili dwa tygodnie temu co prawda przegrała w finale mistrzostw świata, ale swój tytuł zdobyła w 2017 roku w Manchesterze. Jeśli wierzyć PSA, to żadnej innej parze to się jeszcze nie udało. Blisko byli Ali Farag i Nur El-Tayeb, ale tam na swój tytuł czeka jeszcze El-Tayeb. No na pewno nie był takim głównym faworytem do zwycięstwa tego tytułu Momen, mimo że ostatecznie grał w tym turnieju rozstawiony z dwójką po wycofaniu się z imprezy Ali'ego Faraga. Przed tym finałem bardzo dużo osób sercem było za Polem Kolem, ale myślę, że rozumem. Wszyscy wyczuwaliśmy takie w miarę łatwe zwycięstwo Momena, szczególnie z nie do końca ruszającym się tak, jakby chciało tego Polem Kolem. Nawet też przed finałem jeszcze zastanawiałem się, czy to jest już taka ostatnia szansa Momena w karierze na to mistrzostwo. 31 lat, w przyszłym roku 32. Właściwie w złoty okres będą teraz wchodzić właśnie Sherbagi i Farag. Dojdzie kilku młodszych zawodników. No zobaczymy, jak ten tytuł wpłynie na dalszą karierę Momena. Co ciekawe, on nigdy wcześniej nie wygrał turnieju rangi Platinum nawet. Przegrywał w kilku finałach. Wreszcie udało mu się przełamać tę pasę i to w finale Mistrzostw Świata. Spełnione marzenie z dzieciństwa. Naprawdę piękna i budująca historia. Jeśli chodzi o Pola Kola, to on powiedział coś ciekawego przed finałem. Nowozelandczyk mówił, że no on chce być najlepszym zawodnikiem na świecie i ten jutrzejszy finał będzie traktował jako po prostu kolejny krok w tym kierunku, krok do celu. I myślę, że też w tym, jak zachował się po finale, na pewno nie cieszył się z tej porażki. Mówił, że jest rozczarowany swoim występem, zadowolony z całego tygodnia, ale nie z finału. To myślę, że jego podejście jest bardzo dobre i zaprocentuje w przyszłości, bo wielu zawodników, którzy są na liście mistrzów w tej osiemnastce mistrzów świata w historii zaczynało od finałów przegranych i to były dla nich takie najcenniejsze lekcje, a tutaj Kol lekcję odebrał solidną i być może my też otrzymaliśmy odpowiedź, dokąd sięga, czy sięgają możliwości stylu gry Kola, ile on jest w stanie tym wygrać. To, że doszedł do finału Mistrzostw Świata, to już jest oczywiście bardzo imponujące, ale też ten finał pokazał i jego przeciwnik pokazał, że to, co Cole aktualnie ma w swoim repertuarze, to, co lubi robić i to, czego nie lubi robić na korcie, w znacznym stopniu go po prostu ogranicza, więc dla mnie to będzie też bardzo ciekawe zobaczyć, jak ta porażka wpłynie na dalszy, miejmy nadzieję, rozwój tego zawodnika. A skoro mowa o tej liście zwycięzców, szczególnie w ostatnich 20 latach, to na Facebooku 7 dni dookoła kortu wrzucałem takie zestawienie. I kiedy tak spojrzy się na te ostatnie dwie dekady, ma się to wszystko na dłoni, no to wtedy ja przynajmniej musiałem ponownie zastanowić się nad miejscem w historii squasha, które w swojej głowie przypisuje Nickowi Mathieu. Oczywiście wszyscy mamy wielki szacunek do tego zawodnika, za jego styl, temperament i ogólnie personę squashową. Natomiast te trzy tytuły Mistrza Świata w tej epoce, w której on występował, czyli tuż po latach dominacji Szabany, no to jest coś niespotykanego. Jedyny, kto się z nim może równać, to jest właśnie Rami Ashour. A wydaje mi się, że nie do końca traktujemy Nicka Mathieu na tym poziomie,
A może po prostu ja tego nie robię, ale powinniśmy chyba. Zresztą jeden z wysoko notowanych w polskim rankingu squasha zawodników, Mikołaj Rogalski, pozdrawiamy, posłużył się takim ciekawym porównaniem, moim zdaniem bardzo celnym, że Rami Ashour to jest taki Lionel Messi, natomiast Nick Matthew byłby takim Cristiano Ronaldo. Czyli dwóch praktycznie największych, najważniejszych piłkarzy w historii. Dwa różne style, jeden bardziej widowiskowy, drugi zdecydowanie mniej, ale i jeden i drugi ostatecznie zdobywał to, co sobie założył. Ale dyskusja o Nicku Matthew i o miejscu poszczególnych mistrzów świata w historii squasha to jest temat na inny dzień, szczególnie, że kiedy nagrywam te słowa, to tak naprawdę jestem w trakcie juniorskiego szaleństwa we Wrocławiu. Trwa Polish Junior Open, o którym na pewno postaram się opowiedzieć Wam jak najwięcej już za tydzień. W tym krótkim, pomistrzowskim, na gorąco odcinku. To już wszystko, ale mam nadzieję, że zostawiłem Was z kilkoma przynajmniej ciekawymi zagadnieniami do przemyślenia. W tym odcinku to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień, za kolejne 7 dni.